Hej, hej, kochane bliźnięta, witam Was serdecznie. Tu wasza mistyczka z horoskopem na czerwiec właściwie z prognozą, nie lubię tego słowa z prognozą 20, na czerwiec 2021 dla Was, kochane bliźnięta. Czwórka kielichów, motyw przewodni miesiąca, zostawmy sobie pod spodem odwrócona śmierć. I odwrócona wieża. Okej, okay. i odwrócona moc. Kilka kart, bo tutaj wiele nam ta sytuacja mówi. To mi się pokazuje takie pogorzelisko. Odwrócona śmierć, odwrócona wieża, odwrócona moc. W motywie przewodnim czwórki kielichów yy. tęsknimy. Ja nie wiem nawet, czy tęsknimy. Już tej tęsknoty za tym co odeszło, widzę tutaj coraz yy, mniej ubliźniąt. Jeszcze coś takiego jest, ale to jest jak pożoga, to jest jak może płomieni tutaj. Pokazuje mi się coś, co pożera wszystko w tym miesiącu po to, żebyście po prostu e, ugruntowali się w tej czwórce emocjonalnie i uczuciowo. E, emocjonalnie i uczuciowo ten, ten miesiąc, przepraszam, bo chciałam powiedzieć tydzień, miesiąc czerwiec może być dla Was trudny, bo pozostałe energie do czwórki kielichów pokazują mi, Yy, odnajdywanie tego, czego się w ogóle nie spodziewamy na tych pogorzeliskach, odkrywanie kim jesteście. Tu przestają się liczyć już jakieś słowa, przestają się liczyć jakieś. Bo to są takie słowa pa patykiem na wodzie pisane, czy obietnice. Yy, jakieś dotychczasowe marzenia, bo tu marzymy, tak? Widać, że te marzenia. Jakieś wyobrażenia na temat życia, one tutaj tracą rację bytu, bo osłabiły nas bardzo, bardzo nas osłabiły. Tu jest powiedziane, że w objęcia bierze cię w tym miesiącu e, jakaś rzeczywistość. W czwórce mamy jakiś taki real i ugruntowanie. Znajdujesz takie schronienie. Wiesz dlaczego? Bo tu z ziemią zrównu, zrównują się kłamstwa. Jakieś kłamstwa zostają zrównane z ziemią, czyli przyjmujesz tu jakąś śmierć relacji. Widać. Przyjmujesz. Widać, że jest trudność, bo karty się odwracają, tak jakby jeszcze był w tobie opór, ale ta czwórka kielichów mówi o tym, że ee, tu już, tu już, tu już naprawdę nie ma, nie ma na co czekać. Masz tu śmierć jakichś relacji, zdecydowanie. Jakichś nadziei i marzeń, ale nie to, że całkiem jakaś, że nadzieja swojego życia odpływa. Nie, tu jest śmierć takich nadziei, które, które są kłamstwem. W tym miesiącu dowiesz się, kim tak naprawdę jesteś. Dlatego, że tutaj w tej czwórce Kielichu panuje taka cisza, taki odpoczynek. Wchodzisz w, w taką swoją, w gruncie rzeczy w tak, tak, takie takie miejsce. No na tym pogorzelisku, bo widać, na tym pogorzelisku czegoś. Wchodzisz do tego swojego schronienia, w którym czujesz się bezpiecznie, tak? Czyli w motywie przewodnim yy, masz powiedziane, że przestaniesz dźwigać jakiś ciężar, przestajesz tutaj. Yy, no, jeszcze nie do końca. Jeszcze trzymasz kogoś za rękę. To jest tak jak trzymanie kogoś za rękę w ostatniej chwili, nie? Yy, myślę, że. Yy, jest tu sporo w tym miesiącu. Takiego szukania i odnajdywania siebie, przede wszystkim siebie, bo trudno tutaj odnaleźć jakąś pomocną dłoń w tym wszystkim, niestety. Trudno. Bardziej tu trzeba liczyć w tym miesiącu na siebie, ale to jest powiedziane, jedynym takim dobrym nauczycielem jesteś dla siebie ty sam, ty sama. Mm -hmm. Teraz zobaczyłam kochani, taką yy, dosłownie wielką, tak jak tutaj, zieloną butelkę, taką, jakby butelkę z winem. I usłyszałam, to nie jest, to nie jest brama, nie? To nie jest brama, czyli, czyli co? Co to może być? O co tu może chodzić? I teraz tak usłyszałam, że coś tu traci znaczenie jakieś uczucie jakaś relacja Przez, wy nie akceptujecie cze, czegoś, jakiejś relacji nie akceptujecie, takiej jaka ona jest na ten moment nie akceptujecie tego natomiast tu, wiecie jest tu pokazane taka, takie odkrywanie prawdy o, o relacji, o sytuacji, o sobie zdejmowanie masek tu często w tych kartach y, pokazuje się taka osoba, i to nie jesteście wy, to jest ktoś, kto mówi: boję się śmierci, nie? Boję się śmierci, boję się. Śmierci rozumianej symbolicznie. Dlatego, że tu jest ktoś, kto chce umrzeć przed śmiercią, czyli trzeba żyć tu w prawdzie. I ja myślę, że tu jest taka iluzja zaprzeczeń w tym miesiącu rozwiewana. Dobrze, patrzmy teraz już konkretnie, ty w tym miesiącu bliźniaku, ty w tym miesiącu, miesiąc czerwiec 2021. Ty w tym miesiącu Twoja energia i energia otoczenia. Dwie czwórki. A wcześniej pokazała się, kochani moi, yy, jeszcze raz zobaczę, czwórka kielichów. Trzy czwórki. Czwórka była w odwrocie, czwórka mieczy i kolejna. Nie. Próba stabilizacji, uporządkowania spraw rodzinnych i relacyjnych, najbardziej, ewentualnie w, y, miejsca zamieszkania. Konflikt jakiś widzę, bo tu mamy osłabienie więzi rodzinnych. Po waszej stronie jest opóźnienie w ukończeniu jakichś planów. Po waszej stronie widzę y, perfekcjonizm aż do granic, powiedziałabym, wytrzymałości. I wy, bliźnięta, powiecie: polityka zero tolerancji i zrozumienia dla ludzkiej głupoty, słabości. Mówicie nie. Y, to jest taka energia, kochani moi, troszeczkę. To rzeczywiście jakieś maski i iluzje yy, odpływają. Trzeba się z tym zmierzyć, bo odwrócona czwórka buław mówi o takich niepewnych podstawach, fundamentach, zwłaszcza życia relacyjnego i domowego, zwłaszcza tego, zwłaszcza tego. Tym bardziej, że w otoczeniu tutaj mamy albo rozdzielenie sypialni małżeńskich, albo wycofanie, izolację, trudności z dogadywaniem się z ludźmi. W otoczeniu macie ludzi też chorych, tu macie samotność, ascezę, yy, ktoś w, w rodzinie, bo tu widać rodzina, a tutaj mamy kogoś właśnie, kto yy, najprawdopodobniej yy, gdzieś jest tak izolowany może w klinice, w szpitalu, bądź po prostu w osobnym pokoju, pomieszczeniu domu, gdzie jest, gdzie jest izolowany, bo choruje, tak? Jest, jedna, jest to jedna z opcji. Macie takie obawy, taki, taki niepokój, tutaj jest pokazany. W tym miesiącu, ale myślę, że Wy po prostu um, gdzieś tak czujecie się um, przymuszani wewnętrznie do tego, żeby sobie na nowo jakieś fundamenty tutaj stworzyć. A jest ciężko, a jest ciężko, dlatego że ta odwrócona czwórka była tutaj, by mi sugerowała po prostu Waszą taką sytuację. Yy, niezadowolenia, z powodu rozwoju jakichś, z powodu rozwoju wypadków jakichś związanych z leczeniem, związanych ze sprawami prawnymi albo związanych ze sprawami stricte domowymi. Yy, po prostu coś idzie nie tak, jakbyście chciały, chcieli, jest tu sporo takiej utraty spokoju. Bliźnięta w ogóle w tym miesiącu mogą czuć brak opieki pomocy ze strony partnera jest tu pokazana taka rzecz, że żeby nie liczyć na jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności, tu jest trochę taka też przystroga, ponieważ jesteście tak w sumie w tym miesiącu zdane same na siebie. Uważajcie na jakieś problemy, kłopoty związane z miejscem zamieszkania, bo tu też może właśnie coś takiego być w miejscu waszego zamieszkania. Tak. Wy w tym miesiącu tutaj na przykład. W kwestiach finansowo-biznesowych <coughs> też tu macie nawołanie do jakiejś takiej restrukturyzacji, oddzielenia też często finansów. Tu mamy rozdział finansów małżeńskich. Dokładnie jest tu pokazany: jakaś część może tu mieć albo podział majątku, albo po prostu rozdzielenie tych finansów. Zwyczajnie może być tylko tyle. Zresztą, nawet byłoby chyba do tego nawołanie. Zastanówcie się. Gdyby nie to, bo też być nie musi. Są też tutaj bliźnięta single przecież, nie? To jest tu po prostu pokazana taka sytuacja, kochani moi, takiego takiego, takiego, takiego po prostu bezproduktywnego działania jakiegoś. <laughs> takie, takie, hmm, nie wiem, jak to wam powiedzieć. Nie chcę wam się. Zmęczone jesteście. Tu się nie chce. Ja nie mówię od razu, że, że to jest jakieś lenistwo, ale rzeczywiście jest tutaj dużo takiego opóźnienia w realizacji planów, i to może być spowodowane zarówno czynnikami zewnętrznymi, czy jakimiś wpływami z przeszłości, które tutaj negatywnie oddziaływują, albo yy, nie ma tutaj takiej realnej oceny sytuacji zawodowej. nie? Pracy tu jest też mało, to znaczy to jest tak pokazane, że to może być jakiś pracoholizm. Ale nie ma konkretów. Tu jest też pokazana konkurencja, która utrudnia sukces zawodowy. Generalnie powiedziałabym tak najogólniej, ta karta mówi o takich bezproduktywnych działaniach tego miesiąca, nie? A wpływ z otoczenia jest taki zatrzymujący. W otoczeniu mamy wycofanie, izolację, niechęć do rozmowy, albo po prostu są tu ludzie, którzy się gorzej czują i mają potrzebę tutaj spokoju, wypoczynku i samotności, nie? I tyle. Zobaczmy, kochani, dalej, czyli wyzwanie tego miesiąca i jak na nie odpowiecie bliźnięta. Bliźnięta, wyzwanie tego miesiąca i jak na nie odpowiecie najprawdopodobniej. Mhm. Odpowiecie tutaj jakimś resentymentem. Tu coś trzeba raz na zawsze odciąć, a tu jest jeszcze zajmowanie się jakąś przeszłością albo idealizacja tu jest. Tu po prostu jakąś sytuację nie do końca mam wrażenie zdrową się idealizuje. Co jest konieczne, bo to jest wyzwanie. Coś, co najprawdopodobniej przyjdzie w czerwcu i będzie wymagało zmierzenia się z tą sytuacją. A smieczy mówi o nowej idei, nowym pomyśle, natomiast tu jest ciągle grzebanie się w starociach. Tu jest powiedziane nowość, 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 a bliźniak idzie na targ staroci. Czyli jak reagujecie? No, myślę, że nieadekwatnie do wyzwania. Bo to jest chęć powrotu do przeszłości, chęć do spotkania się ze starymi znajomymi. Yy, tutaj spotykamy się z, z rodziną, bądź z z z spotkania z dziećmi, dzieci, rodzice, krewni. Yy, dużo takiego resentymentu, wspomnienia z dzieciństwa. Macie radość ze spotkania kogoś ktoś tu przyjeżdża, ktoś tu przychodzi, ktoś tu Was odwiedza. Macie takie, takie podtrzymywanie więzi, związków przyjacielskich i tak dalej, ale tu jest sporo agresji w kontaktach z ludźmi, więc, co ciekawe, wy tu za wszelką cenę chcecie naprawiać yy, relacje, które nie do końca są przyjemne. Yy, w myśl zasady, po co psuć i tak już złą atmosferę? W wyzwaniu jest tu też wszystko, co związane z leczeniem, as mieczy, tak? Może dotyczyć was bądź rodziny. Tu, tu, jest, tu, tu, tu jest medycyna bądź prawo zwykle, no i też nauka, tak? Czyli jakiś nowy pomysł, chęć zmierzenia się w sposób krytyczny, krytyczny. Trzeba tu wyzwaniem jest obiektywizm, rzeczowa ocena faktów, yy, zrozumienie czegoś, bądź operacja, interwencja jakaś lekarska, yy, ale tutaj w oparciu o obiektywizm. I liczą się tu nowe pomysły. Natomiast tutaj jest odwiedzanie targu staroci, nie? Czyli nie do końca jest to energia kompatybilna. Dobrze, zobaczymy tutaj dalej, kochani, co dobrego was w tym miesiącu czeka. Czerwiec 2021 dla bliźniąt, co dobrego do was przyjdzie. Paść denarów. Yy, tu macie dzieci, tutaj macie dziecko. Mo yy, prezenty, odwiedziny, yy, wizyty. Co tutaj jeszcze? Rozpoczęcie czegoś nowego jest możliwe. Pieniążek. Tutaj on przychodzi z darem, z propozycją. Mamy ucznia, studenta, studia pełne wytrwałości. Możecie być tu dumne ze swoich dzieci. To co dobrego? Przychodzi może wasze dziecko z ładną tą cenzurką. Czerwone paseczki, nagrody i takie rzeczy. To jest to, co dobre. Dla, dla wszystkich innych mamy tutaj dobrą aurę dla nauki i czegoś nowego. W ogóle postawcie na coś nowego, bo to macie w wyzwaniu. Może być wam ciężko widać, ale postawcie na zupełnie nowe projekty i pomysły, bo to, co dobre przychodzi, to albo w obrębie dzieci, albo wszelkich nowości, nowych propozycji, tak? Ewentualnie tu możecie dostać jakiś prezent, bo tu często prezent fizycznie się pokazuje. A no, przecież macie w tym miesiącu urodziny. A tu są też spotkania z rodziną i przyjaciółmi. No więc, jak najbardziej, prezenty możecie dostać, najzwyczajniej. Dobrze, patrzmy dalej, kochani, czyli nadzieje i obawy miesiąca czerwca 2021. Nadzieje i obawy. Odwrócona śmierć. Ja myślę, że t... nadzieja jest na transformację, ale obawa, czy Strach przed, przed, przed strachem, tak bym powiedziała. Boicie się bać, generalnie. Boicie się, żeby jakiś strach i lęk nie przesłonił Wam chęci działania. Bo tu mamy kurczowe trzymanie się jeszcze przeszłości, starych przekonań, związków, czasami kariery. Boicie się być może jakiejś nieuleczalnej choroby w, w otoczeniu kogoś z rodziny, bo tu też często się ktoś taki pokazuje mamy tutaj myślę, że tu jest lęk przed śmiercią kogoś, albo lęk przed śmiercią symboliczną, czyli przed takim gruntownym dokonaniem zmian. Tym bardziej, że wyzwaniem jest naprawdę przedziurawienie czegoś i rzucenie się na jakąś głęboką wodę. Nowości, nowości. Natomiast jest tu strach przed nowym. Tu boimy się pogrzebać stare iść w nowe. Boimy się. Tu jest dużo, dużo lęków w was, nie? czasem też jakieś takie nastroje depresyjne się y, pokazują. Patrzmy dalej, kochani, czyli przyczyna zdarzeń miesiąca, tego co tutaj się wydarzy przyczyna zdarzeń miesiąca czerwca. No, macie dość, jest jakieś przeciążenie obowiązkami, odpowiedzialnością za rodzinę. Tu zawsze jest powiedziane, że albo jest zagrożenie chorobą, ale, albo po prostu czujecie się okłamywane i oszukiwane w relacjach, yy, albo po prostu yy, docieracie już do granicy wytrzymałości fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, prawda? I chciałybyście oddelegowania, bo dziesiątka była w odwrocie mówi o tym, że yy, nikt wam nie pomaga. Że na polu boju jesteście same i to jest przyczyna. Jesteście przepracowane, jesteście zmęczone, to jest przyczyna tych wszystkich, no chyba problemów jednak, dlatego że tutaj jest powiedziane, trzeba by oddelegować ten ciężar. Ucisk trudności, bezkompromisowość czy ja i złośliwość tu mi się pokazuje, apodyktyczność czy jaś mi się pokazuje, bo tu satur w strzelcu, który ogranicza waszą wolność, najogólniej ograniczenie waszej wolności. Jest przyczyną wszystkiego tego, co tu się będzie w tym miesiącu yy, działo. Mhm. Patrzmy dalej, kochani, czyli bilans miesiąca czerwca 2021 dla Was bliźnięta. Bilans miesiąca. Z czym wychodzicie? W jakimś poczuciu braku, bo tutaj jest um, taka. Po... No, piątka denarów w odwrocie mówi o tym, że. Skupiamy się na tych rzeczach, których nam brakuje. Tu coś dobrego do Was przychodzi, prawda? Ten młody człowiek z darem, bądź propozycją, bądź prezentem, ale Wy kończycie miesiąc w odwróconej piątce denarów. Sporo tu jest takiego poczucia słabości w tej jednej karcie, i w tej, w, 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 bo Wy jesteście w czwórce buław w odwrocie. No i pokazuje się tu piątka denarów w odwrocie, czyli Koncentrujemy się na braku, czyli na tym, czego nie posiadamy, tak? Y... Oczywiście, że nie warto, natomiast no, myślę, że po prostu to dlatego, że jesteście przeciążone sytuacją, w której same sobie ze wszystkim musicie radzić. Tak to zostało pokazane w pierwotnej przyczynie, czyli ta odwrócona piątka denarów, to może po prostu też jest takim y, przestrogą, żeby być bardziej ostrożną, y, ostrożnym, żeby tutaj y, też nie szastać pieniędzmi, żeby sobie przywrócić jakiś dobrobyt, czyli planować wydatki, bo mogą być tu kłopoty finansowe, a te kłopoty finansowe mogą się brać y, po prostu z braku pracy, utraty pracy, bądź jeśli nie, y, to kryzysów rodzinnych. No i ogólnie jest pokazane, że kryzys rodzinny jest przyczyną Niedoborów finansowych bądź tym, bądź po prostu y, 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 przyczyną innych sytuacji, gdzie wy y, 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 po prostu skupiacie uwagę na tym, co jest takie zimne, brudne, spustoszone i yy, y, y tyle. Takie, takie, takie bardzo, bardzo, bardzo mroczne i kryzysowe. Na tym skupiacie uwagę, więc zanim wyciągnę radę, to już Wam powiem, że, że nie warto tego robić, bo tu jakaś transformacja przed Wami, której Wy się boicie, Wy się boicie gruntownej transformacji, bardzo się boicie. A tu jakieś cięcia radykalne muszą nastąpić, bo tu cięcie radykalne jest pokazane w wyzwaniu, ale widać, że Wy się kurczowo trzymacie tego, co jest, bo tu jest cały czas idealizacja i resentyment przeszłości, nie? To jest jasno pokazane. Rada wobec tego bliźnięta, kochane, na ten miesiąc, czerwiec 2021, rada na ten miesiąc dla Was. I za swoimi marzeniami, nie ograniczaj się. Chcesz wolności, wypracuj ją sobie. Po prostu nie ograniczaj się, nie daj się stłamsić czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym, czyli ym, właśnie tym swoim, tym swoim lękom przed ostatecznymi rozwiązaniami. I nie daj się złamać przez to otoczenie, które nie do końca też. które cię ogranicza, bo tutaj widać takie wyhamowywanie, ograniczanie wolności. Gwiazda y, mówi tutaj, y, najważniejsza w, na ten moment jest wiara, nadzieja i optymizm. A widać, że tego tu nie ma. Wiara, nadzieja i optymizm. Y, być może skorzystanie w przypadku leczenia z, z tych y, metod alternatywnych, bo tu często. Jak medycyna akademicka nie pomaga, to y, mamy pokazane alternatywne sposoby leczenia, kontakt z podświadomością, praca z energiami. To jest w radzie. Pracuj z podświadomością, miej kontakt z tą podświadomością, pracuj z energiami, y, zajmuj się parapsychologią, patrz gwiazdy, tak? Pa, czyli zajmuj się też być może astrologią, y, szukaj takich nowych, y, alternatywnych, nietuzinkowych rozwiązań swoich problemów, no ale nade wszystko tutaj chodzi o to, żeby. Po prostu mieć marzenia i, za, i do tych marzeń nawiązywać i, i, i sięgać po tę gwiazdkę z nieba, a samo się nie zrobi, tak? Trzeba tu podążać za swoją misją, to znaczy nie zmarnować, nie zmarnować podróży życia. To jest powiedziane: nie marnuj czasu. Nie marnuj czasu. Ten gwiezdny pył tu podąża gdzieś tak za tropem tej bajkowej kobiety, natomiast pod takim warunkiem ta magia tutaj się dzieje, kiedy my po prostu. Mamy nadzieję i natchnienie, które mogą być czerpane z góry od Boga. Najzwyczajniej. Może to nie jest dla Was aż takie oczywiste, ale błogosławieństwo i miłość płynie z góry. O tym trzeba pamiętać. Pomoc z góry tu może przyjść tylko wtedy, kiedy bliźniak będzie ze sobą szczery. I, i to nawiązanie do szczerości od początku czytania jest tutaj pokazane. To jest też karta wodnika, więc może jakiś wodnik tutaj będzie pomocny w zrozumieniu czego czym jest postęp i w życiu i jak trzeba kochać tę wolność może bierz przykład z wodnika jest powiedziane bliźniaku, przyjrzyj się jak działa wodnik trochę może ekscentrycznie i egocentrycznie natomiast on tutaj w sposób nieograniczony dąży do uzyskania swojej wolności w życiu, więc postępuj tak samo Generalnie to jest takie wypowiedzenie życzenia do tej spadającej gwiazdy, ale nie takie tylko, wiesz, bez nic nie robienia. Pierwszym krokiem właściwie, żeby zaprzeczyć tej śmierci, tak naprawdę, i wejść w prawdziwą transformację, jest przywrócenie sobie nadziei. Nadziei, że jesteś pod... w dobrych rękach, po prostu. No i tutaj już nie ma co koncentrować się na jakichś utraconych tych marzeniach bądź relacjach a widać, że jakieś relacje bezpowrotnie tutaj się wykruszają wykruszają się dość mocno jeszcze odwrócony cesarz mi tu migną yy, energię ognia w odwrocie, yy, dlatego, że ten cesarz tutaj, może wasz mąż czy jakiś partner dość istotny czy też szef w miejscu pracy bawi się, bawi się wami, bawi się sytuacją bo w odwróconej trójce kielichów jest zabawa na całego być może waszym kosztem bo tu jest niewłaściwe traktowanie partnera, ewentualnie jest powodowanie takiej reakcji zwrotnej, że wy nie umiecie się cieszyć życiem, co widać, bo koncentrujecie się w tym miesiącu na brakach. Dobrze, jeszcze zrobimy na koniec przesłanie. Przesłanie ogólne dla bliźniąt. Czerwiec 2021, słowo końcowe. Odwrócony sąd ostateczny, mhm, żeby właśnie nie unikać tej ostateczności. Ale tu nie ma powrotu do tego, co było. Odwrócony Sąd yy, Boże zawsze mówi o takich rzeczach, że yy, żebyśmy tu nie wiem, jak bardzo próbowali powstrzymać czas. Yy, to, yy, to nic nie da, bo jest tutaj takie. Zresztą ta gwiazda też w Radzie pokazywała, prawda? To samo, karta gwiazdy. Yy, jest tutaj takie nawołanie do tego, żeby nie tracić swojej energii. Na bezproduktywność, która od początku do końca czytania jest pokazana, bo jakaś ważna zmiana w życiu się szykuje. Yy, natomiast yy, zdajcie sobie sprawę z tego, że to jest karma. Sąd ostateczny to jest karta karmy. Jakieś procesy są tu przegrane w waszym poczuciu. Niepokój, gorycz wzbudza samotność, bądź choroba wasza, bądź kogoś z otoczenia. A tu jest powiedziane, to jest karma, uświadom sobie konsekwencje, i tutaj yy, najważniejsza będzie komunikacja Boga z jednostką, to znaczy zgłębianie przyczyn duchowych sytuacji i posłuszeństwo wobec wyższych nakazów. To naprawdę trzeba być posłusznym wobec wyższych nakazów. Po prostu jest to powiedziane, bunt przeciwko rzeczywistości nic ci nie da. Bo jest y, po prostu y, taką kulą u nogi w, w, w procesie regeneracji i zupełnego odrodzenia. Więc poddaj się w gruncie rzeczy jakiemuś przymusowi karmicznemu. Tak sądzę. To, pozwala, to jest dobre, bo to pozwala rozpoznać y, potencjał i pozwala ci się wyzwolić. A w tych rzeczach dobrych już ten potencjał się pokazuje. Masz potencjał na nową jakąś naukę. To widać. Nowych rzeczy. Być może tak bardzo nowych i zaskakujących, że teraz wydaje ci się to niemożliwe, a jednak takie szanse są. No i właśnie ten odwrócony sąd ostateczny o tym mówi, tak, że nie da się tego procesu zatrzymać. To jest jak proces odziedziczony po przodkach, bo to jest karma, czyli tu wszystko może się zdarzyć. To znaczy w takim sensie, że Ty jesteś na dobrej drodze do y, takiego swojego y, uzdrowienia życia, choć jest trudno, bo widać, że to jest naprawdę proces trudny. Y, w dodatku, skoro jest karta odwrócona, to znaczy, że jest to dla Ciebie nie lada y, problem. Wciąż jest taka próba y, zatrzymania siebie. Wy w takim takim takim, w takim upiększaniu rzeczywistości, która już od dawna piękna nie jest. I tu masz powiedziane, że wiesz, na przykład, związek biznesowy, albo osobisty, który nie ma dalszych perspektyw, albo tutaj rodzina nie akceptuje czegoś. Tu jest brak tolerancji dla jakiejś odmienności partnerskich, prawda? Nie można się biernie godzić ze wszystkim. Yy, całkowicie to podporządkować się można jedynie właśnie tym wyrokom boskim. Natomiast nie ludziom. Ludziom nie. Yy, tutaj w ogóle zbyt duży wpływ yy, wywiera rodzina, dzieci bądź rodzice na wszystko to, co się w czerwcu będzie działo. Z całą pewnością. Bardzo tu jest ten silny wpływ rodziny. Życzę Wam dobrego miesiąca. Pięknych urodzin, wspaniałych prezentów, które zresztą tutaj w tym październiku, denarów w rzeczach dobrych się pokazały. Wszystkiego dobrego. I nie skupiajcie się na brakach, tylko na tym, na konieczności tego swojego odrodzenia. Przez trudy do gwiazd być może, ale dosłownie, do gwiazd, bo ta gwiazda tutaj wam cały czas waszym, na waszym niebie jest, jest, jest. I tę gwiazdę tutaj wyłożę na środek, na koniec, bo ona jest najważniejsza. Pa. pa.